Radio Prisma. Radio Prisma. Przystanek Kraków. Cześć, z tej strony Anna Stasiek i Ewa Zając. Pomimo tego, że pogoda dziś nas nie rozpieszcza, zabierzemy Was na mały spacer po Krakowie. Co będzie naszym celem? Zobaczenie kilku bardziej lub mniej znanych krakowskich murali. Porozmawiamy również o ich historii i różnicach pomiędzy graffiti a muralem. Nie pozostaje nam nic innego niż przygotowanie się na naszą wycieczkę. Tak jak wcześniej wspomniałyśmy, zabierzemy Was w kilka ciekawych miejsc, więc ubierzcie wygodne buty, weźcie butelkę wody i przygotujcie się na kilka ciekawostek. Naszą wycieczkę rozpoczniemy na Kazimierzu od małej powtórki z historii. Mam nadzieję, że lubiliście uczyć się o polskich monarchach, ponieważ przy ulicy Józefa 17 możemy zauważyć twarze. Ale, nie są to zwykłe twarze. Gdy przyjrzymy im się bliżej, zauważymy, że należą one do Kazimierza Wielkiego, króla Polski w latach 1333-1370 oraz do jego rzekomej kochanki Estery. Z muru spogląda na nas również Józef II Habsburg, cesarz rzymski w latach 1765-1790. Twarze są czarno-białe, a na wysokości oczu pojawia się jakby złota przepaska. Pozostając jeszcze na Kazimierzu, warto przybliżyć choć trochę bardzo bogatą historię tej krakowskiej dzielnicy. Jest to szczególne miejsce ukształtowane przez wielowiekowe sąsiedztwo chrześcijańsko-żydowskie. Żydzi pojawili się na Kazimierzu w połowie XIV wieku i do początku XIX mieszkali na terenie tak zwanego żydowskiego miasta, które było zamknięte w obrębie dzisiejszych ulic Miodowej, Świętego Wawrzyńca, Wąskiej, Józefa i Bożego Ciała. Od przełomu XIX i XX wieku ludność żydowska stopniowo zaczęła zajmować cały Kazimierz i sąsiednią dzielnicę Stradom. Brali też czynny udział w rozbudowie tej dzielnicy jako inwestorzy, przedsiębiorcy, budowlani czy architekci. W międzywojniu Kazimierz pozostawał dzielnicą wybitnie żydowską i naturalną bazą społeczną dla większości organizacji i instytucji. Działały tam różne partie polityczne, organizacje charytatywne, kulturalne, artystyczne czy sportowe. Tam też koncentrowało się życie religijne krakowskich Żydów. Współcześnie Kazimierz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Krakowa. Ta tętniąca życiem kulturalnym i artystycznym dzielnica przyciąga wielu turystów, jak i mieszkańców miasta. I my, spacerując po tej okolicy, na ścianach kamienic możemy zauważyć kilka murali właśnie o tej tematyce. Mural na ścianie Muzeum Żydowskiego Galicja na ulicy Dajwór 18, zaraz koło Starej Synagogi, został stworzony przez Marcina Wierzchowskiego. Jego projekt wyłoniony został w konkursie Mural na Muzeum, Muzeum na Mural. Organizatorom tego konkursu zależało, by wyłoniony projekt dopełniał tematycznie i estetycznie całą ekspozycję fotograficzną muzeum. Inspirowany jest żydowską wycinanką, której centralną i symboliczną część stanowi menora, czyli siedmioramienny świecznik. Artysta ukazał dawną żydowską diasporę i współczesny Izrael jako nierozerwalne elementy połączone wspólną tradycją, które są dalej obecne w dzisiejszej żydowskiej społeczności. A co z bardzo charakterystycznym muralem, który znajduje się nad popularnym miejscem z food truckami na ulicy Świętego Wawrzyńca? Jeśli dobrze pamiętam, to przedstawia on chłopca z maską lwa. Bardzo dobrze, że o nim wspominasz. Jego autorem jest Pil Pelet i nawiązuje on do logo Festiwalu Kultury Żydowskiej, czyli do lwa Judy. Artysta połączył bezbronną postać dziecka z lwem, czyli symbol siły. Tym chciał nawiązać do wiecznej walki Żydów, a nam, oglądającym ten mural, uświadamia potrzebę walki z własnymi lękami. Co ciekawe, do tworzenia tego muralu artysta zaprosił wolontariuszy, gości festiwalu, a nawet przypadkowych przechodniów. W Krakowie nie sposób nie zauważyć murali odwołujących się do literatury. Pójdziemy teraz na ulicę Józefińską 24, gdzie możemy zobaczyć mural według projektu Filipa Kuźniarza, wykonany w 2012 roku w ramach festiwalu Konrada.
Nawiązuje on do twórczości Stanisława Lema, polskiego pisarza gatunku hard science fiction, filozofa, futurologa oraz krytyka. Możemy kojarzyć go z takich dzieł jak na przykład Solaris, Bajki robotów czy Astronauci. Na samej górze muralu, po jego prawej stronie, znajduje się podobizna Lema, a obok niej cytat pochodzący z dialogów, który głosi: na koniec ludzie skarleją do wymiaru bezmózgich sług żelaznych keniuszy i być może poczną oddawać im cześć boską. W centralnej części znajduje się postać żelaznego, nakręcanego robota z 4 nogami i parą rąk. Przejdziemy teraz na ulicę Traugutta 3A. Możemy zobaczyć tutaj mural autorstwa Aleksandry Toborowicz i Artura Wabika. Typo mural stanowi swego rodzaju kreatywną promocję czytania. Za pomocą różnych czcionek autorzy przedstawili tytuły znanych dzieł literackich, takich jak na przykład Ojciec Chrzestny, Imię Róży, Boska Komedia, Lalka, Mały Książę, Idiota, Lot nad Kukułczym Gniazdem czy Duma i Uprzedzenie. Oprócz tytułów możemy zapoznać się również z nazwiskami pisarzy, takich jak na przykład Eduardo Mendoza, Bolesław Prus, Stanisław Wyspiański czy wszystkim nam dobrze znany Hans Christian Andersen. Jak myślisz, jak często ludzie przechodząc obok tego muralu rzucili na niego okiem, przeczytali jakiś tytuł i pomyśleli sobie: dzisiaj jest ten dzień, pójdę do biblioteki i wypożyczę właśnie tę książkę? Ciężko stwierdzić, ale myślę, że na pewno dzięki temu ludzie częściej czytają książki. Tym bardziej, że niedaleko znajduje się biblioteka. A ty którą z tych książek najchętniej byś przeczytała w jednym z nadchodzących jesiennych wieczorów? W sumie chętnie wróciłabym do nieznośnej lekkości bytu Milana Kundery. Chciałabym znów móc przeżyć życiowe rozterki Tomasza, Teresy, Franca, Sabiny oraz podumać nad sensem życia dzięki wielu filozoficznym rozważaniom, które splatają się z fabułą tej książki. A ty? Co mogłabyś przeczytać przy kubku gorącej herbaty? Pewnie Dumę i Uprzedzenie Jane Austen. Chętnie spotkałabym się jeszcze raz z Elizabeth Bennet i sprawdziła, czy pan Darcy nadal intrygowałby mnie tak jak ostatnim razem, albo czy zachowanie pana Collinsa nadal będzie dla mnie irytująco nieznośne. Ale może tyle o literaturze. Gdzie idziemy teraz? Zostajemy w okolicach Podgórza, a konkretniej przy ulicy Lwowskiej 26, gdzie możemy oglądać kolorowy mural, który nawiązuje do historii tej dzielnicy. Został on stworzony z inicjatywy 101 murali dla Krakowa przez Marcina Nawrockiego i Mikołaja Rejsa. Odwołuje się on do miejsc i tradycji szczególnie bliskich mieszkańcom Podgórza. Przedstawia kopiec Krakusa i dąb, który niegdyś rósł na jego szczycie, a towarzyszą im dwie postacie, które nazwano duchami Podgórza. Po prawej stronie stoi duch przyrody nieożywionej, symbolizujący rezerwat Bonarka na Krzemionkach i kamieniołom Liban, a po lewej duch przyrody ożywionej, reprezentujący Park Bednarskiego. W projekcie można znaleźć też liczne nawiązania do podgórskiej architektury, na przykład ornamenty z kościoła świętego Józefa, detal architektoniczny z dawnej synagogi oraz zdobienia nawiązujące do sztuki łużyckiej, której ślady odnaleziono kiedyś w głębi kopca Kraka. Do tego dodano bułkę i monetę, które symbolizują popularne święto rękawki, oraz ptaszki z drzewka szczęścia, które są wykonywane na odpust Emaus. Tutaj nasza wycieczka dobiega końca. Powiedziałyśmy już całkiem sporo o krakowskich muralach, a zastanawiałaś się w ogóle, czym jest mural? Albo kiedy zaczęły pojawiać się w Polsce? W sumie chętnie dowiedziałabym się czegoś więcej o ich historii. Znasz może kogoś, kto mógłby nam to przybliżyć? Historyczka sztuki, muzealniczka i autorka bloga Minerva, Justyna Stasiek-Harabin, na pewno opowie nam o tym coś więcej. Zacznijmy od małej lekcji historii sztuki. Czym jest mural, jaka jest jego historia i kiedy tworzenie murali stało się popularne w Polsce? Mural to nic innego jak kompozycja malarska, umieszczona na płaszczyźnie zewnętrznej ściany, na ogół wielkoformatowa. Murale wykonuje się z różnych powodów. Czasami są to pobudki czysto estetyczne,
forma udekorowania, upiększania przestrzeni, ale nierzadko tego typu prace niosą też ze sobą dodatkowe przesłania, to znaczy mają nas o czymś informować, mają zwrócić naszą uwagę na jakiś określony problem, czy zmusić do refleksji na dany i czasami nierzadko kontrowersyjny temat. Jeśli uznamy, że muralem jest każde malowidło naścienne, to mówiąc o historii, jako pierwsze powinniśmy wskazać chociażby słynne malowidła we francuskiej jaskini Lascaux, które zostały wykonane kilkanaście tysięcy lat temu. Ale patrząc na mural od strony takiej już nowoczesnej, to z pewnością warto powiedzieć o muralach w Meksyku, które powstały na początku XX wieku i one niosły często takie przesłanie społeczne. Opowiadały o historii, o zwyczajach, o świętach. I to była taka plastyczna forma, która pozwalała na dotarcie z określonymi informacjami do dużej grupy społecznej. Na przykład w przypadku, kiedy mieliśmy do czynienia z grupą niepiśmienną, to najłatwiej było dotrzeć właśnie za pomocą tego typu obrazu. I takim jednym z najsłynniejszych artystów właśnie związanych z Meksykiem był Diego Rivera, znany też jako mąż Fridy Kahlo, i on tworzył sporo takich wielkoformatowych murali nie tylko w Meksyku, ale też jest autorem bardzo znanego cyklu murali z lat 30. XX wieku, które wykonał w Detroit. To było aż 27 realizacji i one były poświęcone fabryce, słynnej fabryce Forda, produkującej samochody. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to wydaje się, że murale zaczęły pojawiać się, zwłaszcza w okresie PRL-u. I tutaj mówiąc o tego typu realizacjach, mam na myśli zwłaszcza wielkoformatowe realizacje reklamowe, ponieważ w tamtym czasie władze bardzo często wykorzystywały taki sposób wypowiedzi plastycznej do tego, żeby sobie utrwalić jakby znajomość danych firm, które były reklamowane, i to trzeba przyznać było takie złudzenie reklamy obecnej w przestrzeni miast. Przecież wtedy nie istniał wolny rynek i firmy, które się reklamowały, były tak naprawdę monopolistami w swoich dziedzinach, ale nie przeszkadzało to właśnie w wykonywaniu właśnie takich przedstawień, reklam na ścianach takich firm jak Pewex, Poczta Polska, Bank Pekao. I do tej pory możemy tego typu realizacje w miastach spotkać. Fakt, że niektóre z nich są już w kiepskim stanie, ale cieszy bardzo często taka świadomość, że to jest ważny znak przeszłości i należy go chronić, stąd częściowo udaje się tego typu właśnie murale zachować, poddawać konserwacji i one wciąż zdobią współczesną przestrzeń miasta. Wydaje się, że jakby skuteczność tego typu przesłania jest bardzo duża, bo jakby mural w przestrzeni publicznej, mówiąc kolokwialnie, nie oszczędza nikogo. Każdy, kto przychodzi daną ulicą, jest poniekąd zmuszony na konfrontację i do oglądania tego, co zostało tam przedstawione. I jeśli chodzi właśnie o czasy Polski Ludowej, to wydaje się, że to było bardzo skuteczna forma przekazu i takiej propagandy, ale z drugiej strony też to była forma, która poniekąd aktywizowała do takiego dialogu, bo na przykład pod takimi reklamami pojawiały się różnego rodzaju dopiski, czyli społeczeństwo też wyrażało swoje poglądy, czasami na ogół, bo w bardzo krytycznej formie, były to właśnie kąśliwe uwagi czy żarty. I też właśnie dochodziło do takiej bardzo ciekawej polemiki, którą można było obserwować, no, która jednak negowała pewne zjawiska, nie? I odnosiła się krytycznie do ich obecności, na przykład w przestrzeni miejskiej i w ogóle, no i do samych tych instytucji, które były tam reklamowane. Mural a graffiti, czy to to samo i czym się różnią? Chociaż i mural, i graffiti tworzy się za pomocą tych samych narzędzi i często na tym samym podłożu, to wydaje się, że przesłanie i intencje obu form bardzo mocno się różnią. Mural skupia się na warstwie czysto estetycznej i takiej artystycznej. Jest, powiedzieliśmy, zbliżony bardzo do malarstwa tradycyjnego. Wykonywany jest na ogół w pełni legalnie, bardzo często na zamówienie określonych podmiotów, firm itd. Natomiast graffiti jest na ogół tworzone na ścianach, i są to różnego rodzaju hasła, napisy i rysunki również, ale one są wykonywane tak albo prosto z ręki, albo za pomocą szablonu. I ta druga forma pozwala na liczne powielanie tego samego motywu w przestrzeni miasta. I to jest dla graffiti bardzo charakterystyczne. I graffiti jest na ogół taką oddolną, bardzo spontaniczną inicjatywą i taką formą manifestacji pewnych poglądów, bardzo często związanych z sytuacją społeczną w kraju, czy polityczną. Jest także takim sposobem znaczenia swojego terenu. I tutaj warto wspomnieć zwłaszcza o tak zwanych tagach, czyli takich
autografach składanych w przestrzeni miasta przez graficiarzy albo przez członków określonych subkultur. Wydaje się, że szczególnie hip-hopu, ponieważ z tą subkulturą graffiti jest najbardziej związane. I tego typu działania w przestrzeni traktowane są na ogół, no niestety, jako formy wandalizmu. Rzadko się zdarza, żeby były tworzone faktycznie legalnie, za zgodą właścicieli danych obiektów. Ale też trzeba oddać, że samo graffiti to nie jest jedynie forma nielegalnego buntu i takie działania na szkodę, bo też bardzo często tego typu sztuka w przestrzeni miasta pojawia się w sposób legalny i też, podobnie jak w przypadku murali, coraz częściej graficiarze dostają po prostu oficjalne zlecenia na wykonywanie właśnie tego typu reklamy w przestrzeni miasta. Czy są jakieś elementy i postaci, których nie powinno się umieszczać na muralach? Na przykład wzbudzające kontrowersje, w Polsce elementy związane z religią albo z polityką? Patrząc na graffiti jako na formę sztuki w przestrzeni miejskiej, bardzo ciężko jest wskazać tematy, które są tabu i których nie powinniśmy poruszać. W końcu sztuka powinna mieć pełne prawo mówić o tym, co dla artysty jest w danym momencie ważne, o tym, co go porusza, co go trapi. I ciężko byłoby tak naprawdę zakazywać mówić o pewnych rzeczach. Sądzę, że murale mają bardzo ogromną siłę, funkcjonując właśnie w przestrzeni dostępnej dla wszystkich. Dlatego taka forma przekazu wydaje się być właśnie wyjątkowo trafna do mówienia o tym, co trudne, o tym, co kontrowersyjne, i właśnie murale wydają się bardzo właśnie skutecznym sposobem na poruszenie jakiegoś palącego, istotnego tematu, jeśli chcemy wywołać jakąś właśnie dyskusję wokół danego problemu, to wydaje się, że mural właśnie jest bardzo dobrym takim zapalnikiem do tego, żeby taka dyskusja powstała. I rzeczywiście są tematy, których poruszanie może być uznane i za kontrowersyjne, i za szkodliwe, ale wydaje się, że to już musi wziąć na barki każdy autor i to on sam decyduje według jakby własnego systemu wartości i moralności, czy mimo wszystko chce o danej rzeczy opowiedzieć.